Sponsorem relacji z forum Wizja Rozwoju w Gdyni jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Szanowni Państwo, Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech, jest naszym gościem. Witam Panią Minister. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Wszystkim naszym gościom zadaję to samo pytanie na początek rozmowy, bo jestem strasznie ciekaw. Wizja rozwoju w 15 sekund, co jest największym ryzykiem, największą szansą z Pani punktu widzenia, co Panią ekscytuje, czego się Pani boi? Największe, co mi się kojarzy z rozwojem i wizja na rozwój, to jest na pewno społeczeństwo, które jest pełne kreatywnych osobowości. A wiemy doskonale, że tak naprawdę, tak jak obserwujemy małe dzieci, każdy w nas ma ciekawość i tą kreatywność. Tylko musimy nią sobie odnaleźć i jej nie zabić. Tak, tak. To byśmy teraz musieli zacząć o systemie edukacyjnym dyskutować. A czy system edukacyjny dobrze wykształcił informatyków? 41 uczestników hackatonu, który się tutaj odbywa, jest? Czy oni są wystarczająco twórczy, żeby znaleźć rozwiązania sprzyjające polskim lasom? Mam nadzieję, że zalesianiu. Zalesianie to wszystko zależy właśnie od uczestników i ich kreatywności, o której wspominałam. Ale jeżeli chodzi faktycznie o naszych tutaj deweloperów, programistów, grafików, bo nie zapominajmy, że w obszarze tego sektora IT, sektora technologicznego, to są naprawdę wszelkie tutaj zawody. Tak naprawdę możemy mówić już i o muzykach, i storytellingu, bo mówimy tutaj także o gamingu, game devie. Game dev to też jest część sektora IT. A jeżeli wracając już do lasów i tutaj do właśnie zgromadzonych kilkudziesięciu osób, które zastanawiają się nad tym, co zrobić dla tego naszego lasu, to na razie mają takie zagadnienie pod tytułem wymyślenia wymarzonego przewodnika i pomocnika po lesie. Czyli na przykład, żeby faktycznie zasadzić kolejne drzewo chociażby, albo no, nie zniszczyć, bo tak naprawdę też o tym mówimy, jeżeli chodzi o ekosystem leśny. Bo ja ten hackathon czytałem w kontekście kryzysu klimatycznego i takiej dosyć ponurej obserwacji, że mamy połowę tego zasobu absorpcji CO2, którą mieliśmy, kiedy zaczynaliśmy na dużą skalę uwalniać dwutlenek węgla do atmosfery. Tutaj patrzymy dzisiaj optymistycznie, ale to nie dlatego, że nie widzimy problemów i wyzwań, tylko właśnie dlatego, że chcemy, pomysły najlepiej się rodzą właśnie w takim pozytywnym tak naprawdę środowisku. I tutaj dzisiaj faktycznie widzę, że zespoły bardzo pozytywnie wymyślają ciekawe pomysły, rozwiązania i tak naprawdę, jeżeli będzie coś z pogranicza leśnego właśnie, a wykraczało poza zadanie, które dzisiaj mają zadane, nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie kolejnym wyzwaniem na innym hackathonie to nie było właśnie takie zagadnienie. Jak popatrzymy na to, jak wygląda polska administracja dzisiaj z kontem pacjenta, z ePUAP-em, z podpisem elektronicznym, komercyjną umowę też udało mi się podpisać tym podpisem, to jest ogromny postęp. Bardzo szybko państwo idzie, aczkolwiek UX-owo nie jest to wszystko takie całkiem proste. Jaka jest dalsza strategia cyfrowa rozwoju właśnie tego sektora, za który Pani odpowiada, tego GovTechu? Co się tu będzie zmieniało? Faktycznie GovTech jest takim szerokim zagadnieniem i tutaj można tak naprawdę spojrzeć na różne obszary tego, co się mieści właśnie w tym Gov. Government, czyli rząd, za co odpowiada właśnie polskie państwo. No i chociażby można też spojrzeć na edukację, przed którą duże wyzwania, ale i ogromne nadzieje i tutaj naprawdę możemy się na pewno spodziewać pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o rozwiązania dla edukacji. Też jak obserwujemy rynek prywatny, to naprawdę jest edtech, to jest bardzo dynamiczne, rozwijający się sektor, ten technologiczny i tylko i wyłącznie tutaj widzę, dostrzegam szansę i takich różnych obszarach faktycznie jest to bardzo potrzebne, ale jeżeli mówimy właśnie o tym, na czym się powinniśmy skupić, to na pewno myśleć już w taki sposób horyzontalny, nie wertykalny, czyli tak naprawdę cyfryzacja jest takim parasolem do wszystkiego. Tak jak zarządza się państwem, tak samo e-państwem i teraz faktycznie dokładanie do tego elementu zarządzania e-państwem, trzeba kolejne puzzle dokładać i realizować. Okazje biznesowe wokół tych strategicznych idei? Z pewnością tak. Zawsze jesteśmy otwarci na pomysły.
zarówno obywateli, którzy mają po prostu pomysł, ale niekoniecznie chcą go zrealizować, nie mają do tego kompetencji, ale także oczywiście do tych obywateli, którzy już mają te umiejętności i chcą zrealizować. I to chociażby przez takie hackatony jak dzisiaj, bo tak naprawdę zwycięzca będzie mógł wdrożyć rozwiązanie, ale także przez zamówienia, otwarte zamówienia technologiczne, innowacyjne, do których serdecznie zapraszamy na GovTechu. A co z obywatelami innych państw, którzy są informatykami i chcieliby poszukać bezpiecznej przystani w Polsce, na przykład białoruscy informatycy? Jak idzie ten program? No właśnie, program Polska Bezpieczna Przystań, Poland Business Harbor, właśnie w lipcu rozszerzyliśmy o kolejne kraje. Była to na początku Białoruś, która naprawdę dostaliśmy fenomenalne wyniki, otrzymaliśmy z tego programu. Co się okazało, przeskoczyliśmy na pierwszą pozycję wyboru specjalisty IT do emigracji właśnie zarobkowej. I tutaj z Ukrainy była pierwsza i tak naprawdę przeskoczyliśmy z czwartego miejsca na pierwsze. I teraz co drugi Białorusin z sektora IT wybiera Polskę. Natomiast jeżeli chodzi o inne kraje, to rozszerzyliśmy o kraje chociażby takie jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Armenia, Rosja. I tutaj też już rośnie coraz bardziej zainteresowanie ze strony informatyków, programistów, pracowników sektora IT, ale także polskich przedsiębiorstw, które właśnie nas poprosiły o to, żeby rozszerzyć i tę prośbę wysłuchaliśmy, tej prośby wysłuchaliśmy, bo faktycznie zapotrzebowanie jest ogromne. Niedobór versus pokrycie właśnie z tego programu? To się da jakoś skwantyfikować króciutko, bo właśnie kończy nam się czas? Oczywiście. W tym momencie już mamy 16 tysięcy osób, które skorzystały z programu. Luka jest cały czas, znaczy luka, którą wskazują właśnie sektor IT, jest to blisko 100 tysięcy osób, jeszcze dużo przed nami, ale dlatego właśnie o tym mówiłam na początku, zaczęłam edukacji, bo tu jest ogromna nadzieja także. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech i zapraszamy serdecznie na kolejny program o 16.30. Sponsorem relacji z Forum Wizja Rozwoju w Gdyni był Bank Gospodarstwa Krajowego.